Moi drodzy, dzień dobry albo dobry wieczór. Dzisiaj bardzo ciekawy temat z mojej perspektywy, ciekawy z perspektywy wielu osób, z pewnością bardzo trudny, wstydliwy, powodujący silny dyskomfort. Weźmy dzisiaj na tapet taki temat, bo o trudnych tematach też trzeba rozmawiać. A jak ktoś nie umie, to warto się nauczyć. A zatem dzisiaj o infekcjach przenoszonych drogą płciową. Ja nie będę opisywała tych infekcji. Bardziej interesuje mnie kontekst wykrywania badań. To jest temat, który się pojawia w moich mediach społecznościowych od kilku lat, a mianowicie raz na jakiś czas wyrzucam zdjęcie swoje, właściwie swojej ręki z plasterkiem tuż po badaniu. Ponieważ jestem osobą, która się bada regularnie. I raz na jakiś czas wrzucam takie zdjęcie z informacją, że ja już jestem po badaniach. Jak tam u Was? Czy też badacie się regularnie? Czy robicie podstawową morfologię? Czy robicie badania ogólne moczu? Czy robicie jakieś pakiety rozszerzone? Czy raczej zamiatacie temat pod dywan? No i odpowiedzi są różne zwykle. Również raz na jakiś czas poruszam temat, właśnie badań w kierunku wykrywania chorób przenoszonych drogą płciową. No i, tak jak w kontekście badań ogólnych, czyli morfologia i tak dalej, odpowiedzi są zwykle takie, że badamy, badamy o, zapomniałam, muszę się zbadać o, nie badałem się ostatnio i tak dalej no to tutaj czasami jest cisza. Czasami jest cisza i to mnie bardzo martwi, dlatego że to, że czegoś nie widać, nie oznacza, że tego nie ma. I teraz z tych odpowiedzi, które padają również w wiadomościach prywatnych do mnie, wynika taki obraz troszkę taki martwiący, niepokojący, bo okazuje się, że nadal istnieje. Takie przeświadczenie, że osoby, które badają się w kierunku wykrycia chorób przenoszonych drogą płciową, to są takie osoby, które są rozwiązłe albo to są osoby, które się nie szanują jeszcze o tyle, o ile u mężczyzny to tam spoko, to u kobiety to już jest źle widziane. Myślę, że to jest bardzo głęboko zakorzenione, zwłaszcza w naszej kulturze i. Może powodować szereg konsekwencji negatywnych, bardzo negatywnych, konsekwencji, które będą wpływały na nasze zdrowie. Z Waszych odpowiedzi wynika również, że wstydzicie się poprosić partnera, partnerkę o zrobienie badań, wstydzicie się iść do laboratorium, wstydzicie się rozmawiać na ten temat, wstydzicie się tego, jak ludzie będą patrzeć, nie tylko panie, które wykonują badanie, również pani, która. Przyjmuje zlecenie. Także taki obraz trochę podlany wstydem, strachem. No i ten obraz niestety skutkuje tym, te przeświadczenia, nasze przekonania na ten temat że ludzie się na nas patrzą, że ludzie nas oceniają, że ludzie wyciągają jakieś wnioski, a również to, że. Partner, partnerka może sobie coś o nas pomyśleć, że może od nas odejść, to wszystko powoduje jedno: że wy na te badania nie chodzicie, że wy nie proponujecie na początku relacji zrobienia badań. I to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że istnieje też takie przeświadczenie, że pewnymi chorobami możemy się zarazić tylko podczas seksu, a to nieprawda, bo Wieloma chorobami, właśnie z tego pakietu wenerycznego, tak to nazwijmy, możemy się zarazić na przykład podczas zabiegu kosmetycznego, podczas robienia tatuażu, podczas wizyty w parku wodnym. To są takie sytuacje, gdzie możemy zarazić się jakąś chorobą i nawet o tym nie wiemy, bo część zakażeń przebiega bezobjawowo. Czyli tego nie widać. My nic nie czujemy. I właśnie dlatego jest to takie niebezpieczne. Oczywiście są też takie jednostki chorobowe, gdzie odczuwamy jakieś dolegliwości, bóle, gdzie widzimy jakieś zmiany na skórze na przykład. To też powinno nas zaalarmować. Natomiast ja bardziej martwię się o te zakażenia bezobjawowe, gdzie coś się rozwija, a my o tym nie wiemy. I dlatego zwracam Waszą uwagę na to, bo takie przeświadczenie, że ok, ja jestem z moim mężem, my jesteśmy sobie wierni, więc ja nie muszę się badać, to, to tak nie działa, proszę państwa. Badać się warto, nawet jak ktoś nie robi ryzykownych zachowań. Po prostu warto raz na jakiś czas się przebadać dla świętego spokoju, bo y, są różne sytuacje życiowe i ja teraz nie będę absolutnie podbijać waszego strachu czy niepokoju, że ktoś tam was zdradza i tak dalej. To nie chodzi tylko o zdrady. Chodzi o różne sytuacje życiowe, w których uczestniczymy, y, gdzie możemy się zarazić. Czymś, bo e, również e, są takie jednostki chorobowe, które możemy dostać w prezencie, na przykład po kontakcie skóra, skóra, czy błona śluzowa z błoną śluzową. Nie trzeba od razu uprawiać seksu, żeby się czymś zarazić. Myślę, że e, to jest też ważne, żeby o tym pamiętać, że te choroby, które są w pakiecie i nazywają się tak ładnie choroby przenoszone drogą płciową, oczywiście seks oralny, analny, e, penetracja. Jasna sprawa, natomiast kontakt skóra i skóra to też jest otwarcie wrót do zakażenia. To jest ważne, żeby o tym pamiętać. Jeżeli chcecie takie badania wykonać, to pamiętajcie, że myślę, że wszystkie laboratoria mają pogrupowane te badania w pakiety. To wychodzi wtedy taniej. My nie musimy wymieniać. Jak nie wiemy na przykład, jakie badania zrobić, to wystarczy powiedzieć, że chcemy pakiet w kierunku wykrywania chorób czy infekcji przenoszonych drogą płciową. I w laboratorium zawsze mają taki pakiet, tam jest wszystko w jednym. Czasami są dwa pakiety: jeden jest podstawowy, drugi jest rozszerzony. Robimy sobie taki pakiet, płacimy, pani robi nam pobranie krwi i wyniki możemy odebrać drogą mailową, czyli nie musimy się pojawiać już w laboratorium nie musimy pytać, nie musimy z nikim rozmawiać, po prostu wystarczy odpalić telefon albo komputer i sobie wpisać odpowiednie kody i wyniki dostajemy e, drogą mailową, więc jest to takie dosyć komfortowe. I teraz e, jak zarządzić dyskomfortem? Bo to jest chyba najważniejszy element tego badania i jest to przyczyna, dla której, e, no, jest to powód, dla którego e, to badanie robicie. Moim zdaniem Warto się zastanowić nad priorytetami. Co jest najważniejsze dla nas? Co jest dla mnie najważniejsze? Moje zdrowie, czy to, że pani w rejestracji będzie patrzyła spod okularów? Co jest dla mnie najważniejsze? Moje zdrowie, czy to, że ktoś powie: Ojej, ale po co ci te badania? No i najtrudniejsze. Co jest dla mnie ważne? Moje zdrowie i życie? Czy to, że ktoś się na mnie obrazi? Ja wychodzę z takiego założenia, że e, jeżeli proszę partnera o zrobienie badań, na początku relacji oczywiście, kiedy zaczynamy się spotykać, jeszcze e, nazwijmy to dokładnie, do niczego nie doszło. Jeżeli ja e, proszę, czy rozmawiamy na ten temat i ktoś mówi, że nie, bo nie, to jest to dla mnie taki sygnał alarmowy, że hmm, czy ja się z tą osobą dogadam na innych polach, czy tej osobie zależy, czy ta osoba się interesuje moim zdrowiem, moim komfortem. Mm, no właśnie, bardzo sobie takie pytanie zadać, czy chcemy być z tą osobą za wszelką cenę. No bo jeśli ktoś nie chce się przebadać, żeby, żebyśmy mieli pewność, że wszystko jest okej, okay, żebyśmy się czuli komfortowo w relacji, to czy chcemy być z taką osobą, która nie dba o nasz komfort? No, do przemyślenia jest to temat. Ja w takiej sytuacji, jeżeli jest nienegocjowalna odmowa, nie negocjuję dalej. Jeżeli ktoś nie chce ze mną współpracować, jeżeli ktoś się nie chce ze mną dogadać, jeżeli komuś nie zależy na moim komforcie. To mm, ja rezygnuję. Dlatego, że wychodzę z założenia, że fajnie jest być z kimś, komu zależy, kto się o nas troszczy, kto się chce z nami dogadać. A życie z kimś, kto myśli tylko o sobie, jest bardzo trudne. I ja takiego życia nie chcę. Dlatego zastanówcie się, co jest dla Was najważniejsze: Wasze zdrowie, Wasz komfort, czy jakieś inne przesłanki? Czy to, co ludzie powiedzą, jest naprawdę takie istotne? Bo ja myślę, że chyba nie. I to tyle ode mnie na dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem. Pa Pa.